Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na tradycyjny bigos, bardzo znaną i lubianą w naszym kraju potrawę. Myślę, że jest to bardzo powtarzalny przepis. Przygotowałam porcję 2 kg kiszonej kapusty, ćwiartkę kapusty słodkiej. Ja osobiście polecam swojską kiszoną kapustę, ale jeśli kupujecie kapustę ze sklepu, ona zazwyczaj ma takie długie pasma. Zresztą ta, którą robicie w domu, też często kupujecie gotową, już posiekaną kapustę w takich dużych workach. Ona ma bardzo długie pasma, dlatego warto ją jeszcze kilka razy w szerokich odstępach przekroić kilkakrotnie, żeby podczas jedzenia nie zwisały z widelca długie pasma kapusty. Kapusta nieco posiekana, łatwiej się ją wymiesza w trakcie przygotowania. Przyda się spory garnek, większy nawet od tego, który ja tutaj użyłam. Mięso najlepiej użyć świeżo kupione w rzeźniku. Zanim użyję mięso do obróbki, moczę go w zimnej wodzie około pół godziny, przepłukuję, osuszam. Mięso, wołowinę oddzielam od kości. I taką kosteczkę wrzucam do kapusty. Jeśli macie ich więcej, to jeszcze lepiej. Kapusta bigos będzie bardzo smaczna. Natomiast pozostałą wołowinę kroję w taką kostkę nieco grubszą, bo jeszcze podczas duszenia ona zmniejszy swoją objętość. Staram się usunąć nadmiar błonu. Wieprzowina kroi się o wiele łatwiej. Mniej więcej taka kosteczka najlepiej się sprawdza. Do bigosu wcale nie trzeba dużo mięsa. Ja tak osobiście uważam, żeby bigos był smaczny. Warto użyć mięsa chudszego, wówczas nie obawiamy się, że będziemy bardzo ociężali po zjedzeniu porcji bigosu. Ustawiam garnek na niedużym ogniu, wsypuję troszeczkę soli i zaraz wrzucam pokrojone mięso. Sól wrzuciłam na spód garnka głównie po to, żeby się mięso nie przypalało. Mięso można podsmażyć na jakimś tłuszczu, ale są tu kawałeczki, więc dodatkowy tłuszcz uważam, że jest zbędny. Dodaję jeszcze troszkę soli, tak już dla smaku. Do mięsa wlewam wino. Po chwili, kiedy odparuję alkohol, dodam jeszcze zioła. Dodaję płaską łyżeczkę ziół prowansalskich wymieszanych z odrobiną pieprzu kajeńskiego. Mieszam dokładnie i we własnym sosie, jak widzicie tutaj, z mięsa wydobyło się sporo sosu. Będę dusiła całość około godziny czasu, dopóki mięso nie zmięknie. Jeśli używacie kapusty, która już jako kiszonka jest bardzo stara, na przykład na wiosnę z beczki domowej, ona na pewno wtedy już jest bardzo kwaśna. Ja wtedy taką kapustę przepłukuję na durszlaku zimną wodą, głównie po to, żeby pozbyć się nadmiaru kwasu. I kupując kapustę warto sprawdzić, jeśli jest bardzo kwaśna, wrzucamy ją na sito, przelewamy zimną wodą. Teraz na jesieni młoda kiszona kapusta nie jest tak bardzo kwaśna, dlatego odsączyłam tylko nadmiar soku. Dodaję do niej około 2 szklanek wody, 3 nieduże liście laurowe. Kapusta gotuje się około pół godziny. To zależy, jak, na jaką trafimy kapustę. Bywa, że nawet koło godziny. Pokroję teraz na kawałeczki grzyby, jak widzicie u mnie borowiki,
pod grzybki. Suszone grzyby dają się pokroić. Dodadzą jej sporo aromatu i bardzo dobrego smaku. Dosyć drobno pokroję białą kapustę. Opłukałam pod bieżącą wodą, przepłuczę ją jeszcze wrzątkiem. I zaraz dodaję do gotującej się kiszonej kapusty, mniej więcej w połowie gotowania. Ponownie gotuję wszystko do miękkości. Próbuję mięso. Wołowina troszkę dłużej się gotuje niż wieprzowina. Zależy też od gatunku. Dlatego tutaj troszeczkę Was wprowadzam w błąd, bo wołowinę można było zacząć już na 20 minut wcześniej dusić. Ona równo by doszła z wieprzowiną. A w moim przypadku wygląda to tak, że wołowinę mam akurat, a wieprzowina już jest bardzo miękka. Dodaję podduszone mięso. Do kapusty starałam się nie dodawać dużo płynu, ponieważ będzie właśnie go jeszcze sporo w duszonym mięsie. Z grubsza wymieszam i pogotuję z kapustą jeszcze około 5 minut, ponieważ kapusta już praktycznie jest prawie miękka, za długo nie będę tego robić. Teraz jeszcze pokroję boczek, skórę boczku trzeba odciąć i zostawić na przykład dla wygłodzonych sikorek, jeśli mamy zimę za oknem. Boczek rozdrabniam na nieco mniejszą kostkę od mięsa. Jeśli flak jest zjadliwy, można pokroić kiełbaskę z flakiem, a jeśli nie, lepiej go zdjąć. Ilość kiełbasy oczywiście według uznania. Im więcej, wiadomo, że bigos będzie tłuściejszy, ponieważ ja dużo jej nie daję, kroję w bardzo drobną kostkę. Cebulę tradycyjnie kroję w niedużą kostkę. Na drobniutko posiekam także czosnek. Do czosnku dorzucę listki tymianku. Na rozgrzaną patelnię wrzucam boczek i kiełbasę. Dodaję cebulę. Podsmażam do momentu, aż cebulka zmięknie. Teraz dodaję czosnek z posiekanym tymiankiem. Dodaję łyżeczkę ziół prowansalskich i to taką sporą z brzuszkiem. I bardzo króciutko już podsmażam. Chodzi o to, żeby czosnek się nie przypalił. Wyjmuję kosteczkę, która gotowała się w kapuście. Śliwki przepłukałam pod bieżącą wodą i sparzyłam wrzątkiem. Osączyłam na sicie, a teraz je jeszcze pokroję na drobniejsze kawałeczki. A teraz już dodaję do kapusty wędzonkę podsmażoną z cebulką i czosnkiem. Ja bigosu nie zaprawiam mąką, ani bułką tartą, ani kartoflem. Gotuję we własnym sosie. Na patelnię wlewam właśnie troszkę tego sosu. Dodaję suszone śliwki. Około 2 łyżeczek cukru brązowego. Do kapusty dodam także 1 łyżeczkę taką sporą papryki słodkiej czerwonej. I szczyptę chili. Oczywiście zamiast chili można dodać zwyczajnie czarnego pieprzu. Wszystko teraz dokładnie wymieszam. I praktycznie bigos jest już gotowy. Pogotuję jeszcze całość kolejne 2 minuty.
Jeśli przygotowujecie bigos na niedzielę lub święta bądź imprezę, możecie to zrobić sobie w środku tygodnia, a nie na ostatni dzień. Ja osobiście tak to praktykuję, wkładam taki gotujący się bigos do wyparzonych słoików. Wycieram dokładnie miejsce gwintu i zakręcam wyparzoną zakrętką. Sam się zawykuję. Już mam wygodne, gotowe danie ze słoika. W razie potrzeby otwieram, podgrzewam albo włożyć do pojemniczka i przechowywać w zamrażarce. Z tym, że trzeba pamiętać, żeby bigos przed włożeniem do zamrażarki był bardzo dobrze wystudzony. Kruche mięsko i te wszystkie dodatki smakują naprawdę już bardzo dobrze, a z każdym dniem będą smakować jeszcze lepiej. Gorąco polecam, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne przepisy.